Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Terlikowskiego. Wracamy do rozmowy. Nie mogę się nie zapytać o to. Ksiądz był tam 6 lat. Na ile można powiedzieć, że Kościół słowacki trochę tak jak Kościół polski, albo trochę mniej, bo to jednak trochę inna sytuacja, jest Kościołem papieskim? Bo to oczywiście brzmi idiotycznie na pierwszy rzut oka, bo Kościół katolicki zawsze jest Kościołem papieskim. Ale jak się popatrzymy na Szwajcarię, na Holandię, nawet na Francję trochę mniej, to ona jest, powiedziałbym, odrobinę mniej papieska niż, albo nawet czasami jest antypapieska. Także mówię o Kościele katolickim cały czas. W wielu bardzo kwestiach. Natomiast na ile Słowacja jest Kościołem papieskim? Znaczy, ja myślę, że tutaj, jeśli chodzi o wpływ i taki bezpośredni Jana Pawła II na Kościół słowacki, to myślę, że są dwie bardzo ważne kwestie, gdzie właśnie Jan Paweł II wpisał się pozytywnie i jakoś ukierunkował też Kościół katolicki na Słowacji. Mianowicie to jest ekumenizm i sprawa żydowska. To są bardzo takie trudne kwestie właśnie dla Słowaków. Najpierw właśnie kwestia żydowska. Tutaj Słowacy mają bardzo wielkiego kaca, że tak powiem. Dlatego, po księdzu Tiso, dlatego że no właśnie w okresie II wojny światowej Słowacy wręcz, znaczy nie wręcz, tylko Słowacy płacili 500 marek Niemcom za każdego Żyda wywiezionego do Święcimia. I w ten sposób ze Słowacji zostało deportowanych 60 tysięcy Żydów. Żaden właściwie inny kraj tego nie zrobił, bo nawet jeżeli Węgrzy, którzy współpracowali z Hitlerem, czy Rumunii, no na Węgrzech eksterminacja Żydów rozpoczęła się dopiero wtedy, kiedy Węgrzy zrobili woltę i stanęli przeciwko Hitlerowi. Więc tutaj to jest wielki, wielki dylemat słowackiego społeczeństwa i poradzenia sobie właśnie z tym, że właśnie to jest ta droga, właśnie kwestia żydowska. I właśnie postawa Ojca Świętego, no, przyjaciela Żydów. Wiemy, ile Ojciec Święty zrobił w dialogu z Żydami. I to jak gdyby właśnie również i pomogło tutaj Kościołowi katolickiemu na Słowacji, no, oczyścić się, nawiązać te relacje po prostu w jakiś sposób. Jest z kim nawiązywać te relacje? Są Żydzi na Słowacji? Jest, oczywiście no, szczątkowa ilość, ale jest związek gmin żydowskich i to jak najbardziej to funkcjonuje. To są relacje z Żydami, a ekumenicznie? Wydawałoby się, że kraj bardziej zróżnicowany religijnie niż Polska. Polska w tej chwili, bo przed wojną bylibyśmy pewnie nawet lepsi, ale w tej chwili. Powinien ekumenizm powinien być dość oczywisty. Tak, znaczy na Słowacji i to wydaje mi się, że Słowacja w pewnym sensie jest takim krajem wzorcowym, mogłem powiedzieć, jeżeli chodzi o ekumenizm. No właśnie wynika to również z tego względu, że tam zarówno właśnie i katolicy, i luteranie bardzo mocno wpisali się właśnie w tworzenie kultury słowackiej. Tu był bardzo piękny gest Ojca Świętego, kiedy w 1995 roku przyjechał na Słowację i w Koszycach kanonizował męczenników koszyckich. To była trójka męczenników koszyckich, którzy właśnie zginęli z rąk protestantów. To była coś podobna sytuacja jak z Janem Sarkandrem w Czechach. I wtedy też jednocześnie, podczas tej samej podróży, Ojciec Święty złożył hołd, klęknął przy tablicy upamiętniającej zamordowanie z kolei protestantów przez katolików w Preszowie. Więc to jak gdyby właśnie Ojciec Święty właśnie ten ukazywał tę drogę i tego dialogu, że jednocześnie no, my mamy swoją własną tradycję katolicką, którą musimy strzec. Nie możemy powiedzieć, że w ogóle wszystko jest, nie znam wszystko jedno, czy jestem katolikiem, czy luteraninem. A z drugiej strony właśnie uczył tego, żeby mówiąc o bolesnej przeszłości, że można właśnie i przeprosić, przyznać się do swoich błędów i nawiązywać kontakty. Tak więc myślę, że tutaj ta rola tutaj jest bardzo, bardzo ważna. No i druga rzecz,
rzecz pod względem duszpasterskim, no to oczywiście wielkie otwarcie na młodzież, właśnie na ruchy apostolskie i tak dalej. Tutaj to myślę, że tutaj też pod tym względem można byłoby powiedzieć, że faktycznie w tej linii papieskiej ten kościół słowacki się utrzymuje. To powiedzmy jeszcze słów kilka o teraźniejszości kościoła na Słowacji. Kościoła katolickiego, obrządku łacińskiego i obrządku słowiańskiego. Kościół na Słowacji, znaczy tak, jest on oczywiście cały czas bardzo mocny i to tak, w zasadzie ta geografia tego kościoła katolickiego, można w ogóle, znaczy wierzących, ale szczególnie kościoła katolickiego układa się w ten sposób, że im bardziej na północ i bliżej granic polskich, tym jest ten naród bardziej pobożny, przywiązany do kościoła. Terenami najbardziej takimi katolickimi to jest Orawa i Spisz. Im bardziej na południe i na zachód ta religijność staje... Czyli im bliżej Czech i Austrii. Austrii, tak, i Węgier, to z kolei właśnie ta wiara staje się słabsza, bardziej problematyczna. Była tutaj bardzo znacząca właśnie podróż Ojca Świętego w 2003 roku na Słowację, gdzie właśnie Ojciec Święty odwiedził wszystkie te miejsca najtrudniejsze, bo był w Bratysławie, która jest zlaicyzowana, która już właśnie to 60 kilometrów do Wiednia i właśnie ma taką pewną ambicję kosmopolityczną i gdzie właśnie troszeczkę do tego nie religijność i wiara nie pasują. W Bańskiej Bystrzycy, który ten ośrodek ma bardzo silne korzenie robotnicze, porównywalne w pewnym sensie tak jakby u nas Czerwone Zagłębie, gdzie te tradycje robotnicze są bardzo mocne i w związku z tym no troszeczkę nie, też... Nie mówimy robotnicze, może komunistyczne po prostu. Tak, komunistyczne. I Rożniawa, gdzie z kolei są bardzo napięte relacje między właśnie Słowakami, Węgrami, Cyganami, bo tam się właściwie tak się to skupia w Soczewce. I jednocześnie Kościół na Słowacji, no cóż, no spotyka się z takimi również problemami, tak jak wszystkie kościoły w tych krajach postkomunistycznych. Problem właśnie odzyskiwania majątków, ale jednocześnie i również pewnych afer z tym związanych, to nie ominęło kościoła słowackiego. Podejrzewam, że ma problemy z lustracją. Olbrzymie problemy z lustracją. No tutaj takim sztandarową postacią jest no nieszczęsny arcybiskup Sokol z Bratysławy, już teraz już odszedł na emeryturę, oskarżony właśnie o tym, że był tajnym współpracownikiem. Również niedawno wybuchła również i afera o molestowanie dzieci. To z kolei są oskarżeni franciszkanie z Bratysławy. Tak więc ten kościół tutaj sobie po prostu też nie radzi. A jak jest z powołaniami kapłańskimi? Z powołaniami jest tak, że była olbrzymia oczywiście fala powołań po roku 90., gdzie właśnie no, utworzono seminaria. Praktycznie każda diecezja otworzyła swoje własne seminarium. I w zasadzie to był taki czas, właśnie ta połowa lat 90., około roku 2000, że jeśli chodzi o duchowieństwo, Słowacja była najmłodszym krajem, myślę, jeśli chodzi o wiek. Średnia wieku, podejrzewam, że to tak tych księży się wahała 30 lat, 30 parę. Ja nie uważałem się za cały czas za młodego księdza, bo idąc na Słowację miałem kapłaństwa raptem 10 lat. Troszeczkę więcej niż 10 lat, a byłem w dekanacie, gdzie byłem trzecim najstarszym księdzem. Dziekan był młodszy ode mnie, więc to można powiedzieć, znaczy to była bardzo młoda kadra i czuło się ten dynamizm również i dzięki temu właśnie, że ten kościół jest dynamiczny właśnie przez swoich duszpasterzy. Gdy odchodziłem ze Słowacji w roku 2006, było załamanie powołaniowe z powołaniami. Po kilka osób przychodziło do seminarium, z tym, że biskupi tak za bardzo się aż tym nie przejmowali. Dlatego, bo mają młodych księży. Bo mają młodych księży i po drugie była to też trochę taka, jest taka mentalność ta słowacka, że mianowicie tam jest raczej taka tradycja, że jedna parafia, jeden ksiądz. Tam nie bardzo funkcjonował... Czyli te parafie są niewielkie. Są niewielkie. Ale w miastach też? Bo to trudno sobie wyobrazić. Nie, oczywiście, że w miastach oczywiście, że są wikarzy, ale
to jest właściwie traktowane jako pewnego rodzaju praktyka przed objęciem... No tak jak u luteranów zupełnie, przynajmniej polskich. To rzeczywiście tak funkcjonuje. I na koniec jeszcze mam jedno pytanie. Aby diakoni stali funkcjonują na Słowacji tak jak w Czechach, czy też to, tutaj nie ma takiego problemu, bo po prostu są księże prezbiterzy? Nie, diakoni stali nie, natomiast dużo, bardzo jest popularna, rozpowszechniona kwestia szafarzy świeckich. I to jest rzeczą normalną, przeważnie kościelny, czy tam jakoś człowiek zaangażowany w parafii jest szafarzem Komunii Świętej i tak. I to jest rozpowszechnione i to jest bardzo popularne. Ja bardzo dziękuję za tę rozmowę. Teraz już wiemy, że Kościół czeski i Kościół słowacki są prawie tak różne jak polski i czeski. Tak, bardzo różne. Naszym gościem był ksiądz Jerzy Limanówka, Pallotyn, prezes Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvatti. Ja bardzo dziękuję za rozmowę, księdzu. A również, państwu? Również bardzo serdecznie dziękuję. A państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Mówi Tomasz Tortikowski. Rewolucja z ducha. Wywiady fundamentalne Tomasza Tortikowskiego.